Hans Georg Gadamer, urodzony w 1900 roku. W swej pracy Prawda i metoda z 1960 skierował hermeneutykę XX wieku na nowe tory. Rozumienie jest według niego nie tylko naukową metodą, lecz sposobem bycia ludzkiej egzystencji, sposobem, w jaki otwiera się ona na świat. Proces rozumienia przebiega w kole hermeneutycznym, w którego obrębie to, co jednostkowe, należy wyjaśniać przez odwołanie się do całości, a całość wychodząc od tego, co jednostkowe. Dlatego konieczne są przesądy, powiązane z sensem całości, które jednak powinniśmy sobie uświadamiać i korygować. Historyczny horyzont interpretatora kształtuje się w obrębie pewnego dziejowego stawania się, w którym ciągle przeszłość łączy się z teraźniejszością. Zrozumienie tradycji jest rozmową, ponieważ jej świadectwa roszczą sobie pretensje do prawdziwości, interpretator zaś musi je ciągle na nowo sprawdzać, jako możliwe odpowiedzi na swoje pytanie. W takim spotkaniu dochodzi do zmiany jego własnego horyzontu. Również dzieła historyczne przez czasowy dystans zyskują nowy sens. Paul Ricoeur, urodzony w 1913 roku. Zajmuje się przede wszystkim symbolami. Są to znaki o podwójnym znaczeniu, wskazujące przez sposób, w jaki się ujawniają, na sens ukryty, co pozwala człowiekowi dotrzeć do rozleglejszego obszaru sensu. Główne twierdzenie Ricoeura: symbol daje do myślenia. Zwraca uwagę na to, że symbol wskazuje myśleniu pewną rzeczywistość, której ono samo nie znajduje w sposób bezpośredni. Ricoeur wyróżnia trzy wymiary symbolu: kosmiczny, oniryczny, wydobywany we śnie, i poetycki. Między możliwymi sposobami interpretacji istnieją dwa bieguny: hermeneutyka zawierzenia, szczególnie w fenomenologii religii, która usiłuje wydobyć ukryty sens, oraz hermeneutyka podejrzliwości, szczególnie psychoanaliza Freuda, która stara się demaskować symbol jako maskę skrywającą zahamowane popędy. W swych późniejszych pracach Ricoeur zajął się hermeneutyką tekstu i działania. Istotną cechą tekstu, w odróżnieniu od tego, co powiedziane, jest jego semantyczna autonomia, oderwanie od autora, pierwotne powiązanie z sytuacją i adresatami. Odnosi się to również do odznaczającego się przesuniętymi w czasie skutkami działania, które dlatego można interpretować jako quasi-tekst. I działanie, i tekst odciskają swoje ślady w świecie. Zawierają możliwe sposoby otwarcia świata, które w swej odmienności mogą zostać przyswojone i w ten sposób pogłębić u interpretatora rozumienie siebie. Strukturalizm. Duży wpływ na powstanie strukturalizmu miała zapoczątkowana przez Ferdynanda de Saussure 1857-1913 lingwistyka strukturalna. Język, z francuskiego langue, jest według niego systemem znaków wzajemnie ze sobą powiązanych. Te z kolei składają się z tego, co oznaczające, po francusku le signifiant, forma dźwiękowa, i oznaczane, po francusku le signifié, treść. Związek między tymi elementami ma charakter dowolny, arbitralny. Dlatego znaczenie znaku nie zawiera się w nim samym, lecz jest ustalone na podstawie całego systemu powiązań. Język jako system, langue, stanowi, będąc nieświadomą strukturą, podstawę indywidualnego sposobu używania języka przez jednostki, la parole. W pełni istnieje on tylko w całości mowy. Język w ujęciu de Saussure'a okazuje się samodzielnym uporządkowaniem wewnętrznych powiązań elementów, znaków, które przez swoje konkretne formy wyrazu muszą zostać dopiero wyjaśnione. Ponieważ również inne osiągnięcia kultury, sztuka, rytuał, obyczaje są systemami znaków, można także pytać o struktury leżące u ich podstaw. Claude Lévi-Strauss, 1908-2009, przeniósł metodę strukturalną do etnologii w celu badania systemu znaków i klasyfikacji plemion pierwotnych. Założył, że podstawą każdej instytucji, zwyczaju czy mitu jest nieświadoma struktura, którą powinno się odkryć, ponieważ w niej ujawnia się forma aktywności ludzkiego umysłu w ogóle. Struktura to zbiór elementów powiązanych w ten sposób, że zmiana jednego z nich, czy zmiana sposobu powiązania, pociąga zmianę innych elementów albo powiązań. W ten sposób system pokrewieństwa można interpretować jako strukturę, u której elementami są osoby i ich stosunki określone przez zasady zawierania małżeństw. Cały system określa stosunki społeczne, ponieważ ustala pozycję społeczną i prawa jednostki. W swej książce Myśl nieoswojona, 1968, wyjaśnia Lévi-Strauss tak zwany totemizm jako werbalny system klasyfikacji, który różnicuje i porządkuje zachowania społeczne w analogii do naturalnej różnorodności rodzajów roślin i zwierząt. Totemiczny operator
pokazuje złożoność aparatury pojęciowej, która występuje w takim systemie klasyfikacji. Myśl nieoswojona dąży do takiego uporządkowania naturalnych i społecznych danych, które ściśle odpowiada konkretnym warunkom życia tych ludów. Za podstawowy problem myślenia uznaje Lewi-Strauss przeciwieństwo natury i kultury. Jest ono zakodowane w różnych systemach znaków. Na poziomie społecznej praktyki, na przykład w regułach zawierania małżeństw, rytach, na poziomie znaczenia w mitach. W pracy Mythologique 1971-1975 bada on mity amerykańskie jako powiązany w całość system, którego treścią jest proces tworzenia się kultury. Historyczne prace Michela Foucault 1926-1984 poświęcone zostały rekonstrukcji form porządkowania wiedzy i ustanowianych w tym procesie przedmiotów. Choć Foucault ulegał wpływom strukturalizmu, krytykował przyjmowany w nim uniwersalizm i bezczasowość struktur oraz podkreślał nieciągłość historii, dlatego zalicza się go do poststrukturalistów. W swej pracy Archeologia wiedzy badał Foucault początek episteme, którą określał jako całość praktyk dyskursywnych, to znaczy pewną koherentną wielość wypowiedzi danego czasu. Dopiero w XVIII wieku według Foucault człowiek osiąga w swoim dyskursie kluczową pozycję w teorii poznania jako empiryczno-transcendentalny dublet, ponieważ występuje jako podmiot i przedmiot poznania. Po tym, jak stał się przedmiotem badań nauk humanistycznych, znów zaczyna znikać w naukach, które poświęciły się badaniu nieświadomych struktur. Centralnym tematem staje się w rozważaniach Foucault sposób, w jaki człowiek został ustanowiony jako podmiot i znowu rozproszony w sieci dyskursu. Dyskurs zatem, dzięki któremu dochodzi do ustanowienia podmiotu i przedmiotu, jest kształtowany przez władzę, wiedzę, porządek społeczny i rozumienie jednostki przez samą siebie. Taki dyskurs w żadnym podmiocie nie ma swego centrum, lecz jest wpleciony w zewnętrzność wypowiedzi. Genealogia strategii władzy nie pyta o źródła, lecz o pochodzenie. Powstanie nowoczesnej jednostki traktuje Foucault jako następstwo pojawienia się praktyki nadzoru i uprzedmiotowienia, w której brali udział lekarze, prawnicy i pedagodzy. W żądanych wyjaśnieniach jednostka konstytuuje się jako ja sam i w ten sposób może stać się przedmiotem kontroli. W przeciwieństwie do tego w starożytnej trosce o samego siebie dostrzega Foucault etycznie zabarwioną estetykę egzystencji, którą przeciwstawia strategii eksploatacji podmiotu. Gilles Deleuze, 1925-1995. Przedstawiciel poststrukturalizmu, krytyk materializmu dialektycznego, psychoanalizy i strukturalizmu, uważany za jednego z przedstawicieli postmodernistycznych. Główne pojęcia filozofii Gilles Deleuze: plan immanencji, plan wirtualny, ciało bez organów, schizoanaliza, kłącze, deterytorializacja. Często publikował z Félixem Guattarim. Gilles Deleuze i Félix Guattari w wydanym w 1980 roku Mille Plateaux, Kapitalizm et schizophrenie, wprowadzili kilka niezwykle ważnych kategorii poznawczych, modeli myślenia społecznego, funkcjonowania czy wręcz modeli świata. Pojęcia takie jak nomadyzm, nomadyczna maszyna wojenna, plateau i kłącze do dziś pomagają definiować wiele przemian, jakim podlega współczesna myśl filozoficzna, polityczna oraz kultura w ogóle. Przedstawiony w pierwszym rozdziale książki model kłącza w sposób szczególny odnosi się do przemian w pojmowaniu roli pisma, książki, autorstwa czy interpretacji. Nie przez przypadek w swojej argumentacji francuscy filozofowie posługują się alegorią książki i przy tworzeniu opozycji struktura drzewa, struktura kłącza, zderzają dominującej dotychczas w kulturze książkę korzeń z jej przeciwieństwem książka kłącze, system korzonek albo korzeń wiązkowy. Co najważniejsze w podejściu obu autorów nie chodzi tylko o to, co książka oznacza, lecz o to, z czym się łączy, wespół z czym funkcjonuje, jaką inną maszynę wciąga w grę. Ów rizomatyczny, otwarty system to nowy model literatury, sztuki i dyskursu politycznego, po który sięgnięto także na gruncie teorii hipertekstu. Struktura kłącza przypomina nie tylko kłączowatą roślinę, przewołane są inne systemy i zależności. Cytat. Kłącze to dziczka, skomplikowany system podziemnych pędów lub nadziemnych korzeni, kłąb, bulwa, cebulka. Kłącze to ziemniak i pesz, zgraja szczurów i zwierzęce nory, mrówki i trawa. Rizomatyczny jest jężyk i pamięć, tkanka glejowa i nitki marionetki, a paralelna ewolucja osy i orchidei, kota i pawiana, wschodnie ogrodnictwo klonów i amerykański kapitalizm, underground i bitnicy.
Koniec cytatu. Dla rozwijającej się od końca lat 80. teorii hipertekstu i nowych mediów wystąpienie francuskich filozofów stało się ważnym punktem odniesienia. Struktura sieci hipertekstowych, zwłaszcza tych niehierarchicznych, dzieli bowiem wiele cech wspólnych z opisanymi przez Deleuze'a i Guattariego kłączem. Szczególnie często powtarzany jest przez hipertekstualistów następujący cytat z Émile Platon. Idealną siecią jest taki system, który cechuje się maksymalną liczbą połączeń między punktami. Koniec cytatu. Szczególnie bliskie kłączu może się wydać nelsonowskie Xanadu. Struktura równie idealistyczna i nieosiągalna. Metodologiczną pułapką byłoby jednak traktowanie hipertekstowej powieści jako realizacji idei kłącza, czy literalizacji jego struktury. Twierdzenie ten utwór ma postać kłącza niewiele różni się od twierdzenia ten utwór ma postać nieba. Zamiast tego mówimy o rizomatycznych cechach tego lub innego aspektu dzieła. Wówczas dopiero nakładamy konkretne mechanizmy i aspekty budowy danego utworu na modelowe właściwości struktury kłącza. Kłącze opiera się na kilku specyficznych zasadach. Pierwsza z nich to zasada łączności. Dowolny punkt kłącza może zostać połączony z dowolnym innym. Druga to zasada heterogeniczności. W kłączu dochodzi do powiązań porządków odmiennego rodzaju. Trzecią jest zasada wielości. Czwartą, jedną z najciekawszych z punktu widzenia teorii nowych mediów, jest zasada nieznaczącego zerwania. Cytat. Kłącze może zostać przerwane w dowolnym miejscu, lecz posuwa się nadal własną czy też obcą linią. Może ulec częściowemu zniszczeniu, lecz zostaje odtworzone, rekonstytuuje się. Koniec cytatu. Piąta zasada to zasada kartografii i przekalkowania. Kłącze to mapa, a nie odbitka. W każdej chwili można tę mapę rozrysować na nowo, jest ona odwracalna, można ją rwać i przystosowywać do nowych warunków. Bogdan Banasik, tłumacz i propagator myśli deleuzjańskiej w Polsce, widzi w kłączu jeden z najbardziej spójnych i konsekwentnych modeli myślowych wypracowanych przez autorów Émile Platon. Cytat. Jeśli więc można mówić o jakimś modelu świata, to z pewnością bardziej zasadne jest czynić to w odniesieniu do kłącza. Rzeczywistość bowiem istotnie jest rizomorficzna. Rośliny tworzą kłącze z wiatrem, ze zwierzętami, z ludźmi, my zaś tworzymy kłącze wespół z naszymi wirusami, albo raczej nasze wirusy pozwalają nam tworzyć kłącze z innymi zwierzętami. Kłącze zrobione jest z plateau. Plateau zaś to ciągły region intensywności, którego wibracje nie podlegają organizującej orientacji. To wszelka wielość dająca się złączyć z innymi, by utworzyć kłącze, które nie rozpoczyna się ani nie kończy. Jest zawsze w otoczeniu pomiędzy rzeczami między byt, intermezzo. Koniec cytatu. Ciekawym tropem badaczym z punktu widzenia cybertekstu może być rozwinięcie deleuzjańskiej idei książki jako maszyny. Tutaj jest ona maszyną wojenną zbudowaną z komunikujących się ze sobą plateau. Książka, kłącze czy też powieść. Kłącze to złożone z nieheterogenicznych elementów dzieło pozbawione klasycznych ram delimitacyjnych o otwartej, nielinearnej strukturze, której wielorakie składniki podlegają procesowi deterytorializacji, przez co w wielu punktach takiego utworu lektura może się zakończyć lub rozpocząć od nowa. Gilles Deleuze i Guattari, mówiąc o mapie i nanoszeniu na nią punktów kłącza, nawiązują do Umberta Eka, dla którego mapa to najlepsza ilustracja encyklopedii i jej rizomatycznej struktury. Cytat. Kłącze nie rozpoczyna się ani nie kończy, jest zawsze w otoczeniu, pomiędzy rzeczami. Drzewo jest filiacją, ale kłącze jest aliansem. Drzewo narzuca czasownik być, zaś kłącze ma jako pasmo koniunkcję. I, trzy kropki, i, trzy kropki, i, trzy kropki, i, trzy kropki. Tworzenie czystej tablicy, wyjście czy powrót do zera, poszukiwanie początku czy fundamentu zakłada fałszywą koncepcję podróży czy ruchu. Kłącze nie jest czymś danym. Powstaje ono pomiędzy rzeczami, w trakcie lektury. Jest ruchome, nomadyczne. Jak dodaje Barth, książka taka nie jest produktem, lecz tworzywem. Odbiorca nie jest tu tylko twórcą w takim pojęciu, jak rozumiał to Ingarden, przez czynność wypełniania miejsc niedookreślonych. Czytelnik staje się twórcą. I to nawet nie wtedy, gdy coś dopisuje do tekstu. Jest twórcą już wtedy, gdy wybiera fragmenty tekstu z pomiędzy wielu innych dostępnych w polu zdarzeń fragmentów.